Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną. Ostatnio odpakowywaliśmy razem ten zestaw Playmobil Country z traktorem i przyczepką, a dzisiaj ten zestaw zbudujemy. Wszystkie części leżą już na stole, są gotowe i zaczynamy. Najpierw pokażę Wam tego pana, kierowcę, rolnika. Ma na sobie bluzkę w paski, żółto-czerwony. Nie wygląda w sumie jak taki typowy rolnik, wygląda jak taki po prostu chłopiec pomagający na farmie. Ma na sobie takie spodnie do pracy właśnie. Może jest to syn na przykład rolnika, albo jakiś po prostu pomocnik. Zaczynamy budować nasz traktor. Zobaczcie, to są gumowe opony. I musimy je zmontować z dwóch części. Te koła traktora. Wkładamy felgi do środka. Tutaj potrzeba trochę sprytu. I mamy już cztery koła gotowe. Trochę mi zajęło dopasowanie ich odpowiednio, ale udało się. I musimy jeszcze dopasować odpowiednią wielkość. Ale udało się. I teraz muszę też te kółka tutaj zamontować. Dobrą stroną oczywiście, kręci się, działa. Gotowe, można już jeździć, ale brakuje jeszcze kilku elementów. Na przykład dosyć ważnego elementu do zbierania siana. Jeszcze światła. Zawsze w tych zestawach są naklejki do ozdabiania i sprawiania, żeby te wszystkie maszyny wyglądały bardziej realistycznie. I ozdabiamy przyczepkę. I gotowe. Zestaw wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy naszego kierowcę. Możemy go posadzić na miejscu. Można właśnie to zrobić od góry. I mamy jeszcze do złożenia snopy siana. Właśnie ciekawe, że nie są one gotowe, tylko trzeba je złożyć. Fajnie. Każdy snop składa się z dwóch części, czy z trzech. Mamy 6 kawałków, będą 2 snopy, czyli każdy ma 3 części w środku. Ok. Kładziemy snopy na przyczepce i teraz cały zestaw jest już naprawdę gotowy. Mam nadzieję, że widzieliście, jakie mamy funkcje. Tutaj można to podnieść. Trochę przyspieszyłam dla Was to budowanie, żebyście się nie zanudzili podczas tego filmu. Dach się otwiera. Można właśnie wyjąć kierowcę. Oczywiście cały zestaw jeździ, żeby można było przewozić. Przyczepkę można otworzyć, tak jak prawdziwą. Tutaj z boku, z jednej strony i z drugiej. I otwiera się jeszcze tył. Całą przyczepkę można właśnie otworzyć, tak jak prawdziwą. Można wtedy sobie załadować ładunek i z powrotem ją zamknąć.
Tutaj mamy jeszcze małą dźwignię, dzięki której można przyczepkę podnieść i wtedy ładunek wypada z tyłu. Tutaj znowu można otworzyć i proszę bardzo, i snopy wypadają na ziemię. Jest to właśnie bardzo praktyczne, nie jest to taki zestaw tylko do ozdoby, tylko można się nim naprawdę bawić. Tutaj możemy jeszcze coś przyczepić, jeszcze jedną przyczepkę, jeszcze jeden wagonik. Mamy tutaj właśnie taki hak. I tutaj z tyłu mamy jeszcze tablicę rejestracyjną. Okleiłam oczywiście też światłami. Traktor ma światła, tak jak każdy pojazd powinien mieć. Jest to bardzo fajny, bardzo praktyczny zestaw. Można też skombinować, połączyć ten zestaw z innymi zestawami, z Playmobil Country. Można sobie właśnie stworzyć taką całą wioskę. Napiszcie mi, jak Wam się ten zestaw podoba, a może już go macie, a może właśnie macie inny zestaw z tej serii i chcielibyście mieć taki traktor, żeby sobie uzupełnić Wasz zestaw. I napiszcie mi też, jaką historyjkę chcielibyście z tym zestawem zobaczyć. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie nam kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie. To jest oczywiście darmowe i do zobaczenia.